No siema wykopki, tym razem opowiem wam historię smutną i tragiczną. Jak rzekł towarzysz Stalin, mądry człowiek, jedna śmierć to tragedia, a milion to statystyka. Dlatego być może jak zamiast mówić o setkach tysięcy ofiar papieża, przedstawię wam historię jednej konkretnej ofiary, to łatwiej wam będzie zrozumieć, jakim człowiekiem naprawdę był Wojtyła. Historia jest o pewnej dziewczynce, o której wiadomo tylko, że miała na imię Martynka i została uprowadzona przez Jana Pawła II podczas jego drugiej pielgrzymki do Polski w 1983 roku, gdy miała 5 lat. W Watykanie dziś się dzieje, atmosfera ciężka jest. Każdy ksiądz, a nawet biskup niespokojnie drepcze gdzieś. Wieść już poszła, wszyscy w strachu, ktoś tu chyba umrze dziś. Bo papież ma taki problem, że nie staje mu penis. Tak się męczy i próbuje, lecz na próżno idzie trud. Bondaż Karły Sadomaso nadal obojętny fiut. Nawet po torturach dzieci kutas nie chce nawet drgnąć. Więc Martynkę nieboraczkę przyprowadza papie ksiądz. Zwłaczałem penisem kręci bardzo desperacko młynki, uderzając raz po raz cieplutką skroń małej Martynki. Jeszcze nic się mu to zdaje, bo siusiorek nie chce stać. Och Martynko, tak mi przykro, musisz umrzeć kurwa mać. To Martynka, dziecko numer 78335. Uprowadzona Sosnowca, akcja gładka i bez spięć. Już nie szuka jej policja, sprawa pod dywanem już. Nikt nic nie wie, każdy milczy, żeby papież ruchać mógł. Lecz nic z tego dziś nie będzie, skoro fiut stania odmawia. Wszystkich trików już próbował, co on kurwa nie wyprawiał. Wciekła furia Jana Pawła, plugawy morderczy szał. Jak poruchać se nie może, chociaż zwłoki będzie żarł. Zwłaczałem tenisem kręci bardzo desperacko młynki, uderzając raz po raz cieplutką skroń małej Martynki. Jeszcze nic się mu to zdaje, bo siusiorek nie chce stać. Och Martynko, tak mi przykro, musisz umrzeć kurwa mać. Zwłaczałem penisem kręci bardzo desperacko młynki, uderzając raz po raz cieplutką skroń małej Martynki. Jeszcze nic się mu to zdaje, bo siusiorek nie chce stać. Och Martynko, tak mi przykro, musisz umrzeć kurwa mać. 2 lata przetrzymywana w watykańskich podziemiach. Nieludzkie eksperymenty i batowanie ciemienia. To nie mogło się skończyć, dobrze wiemy o tym wszyscy. Cierpienia to już koniec, już raj jest ci bliższy. Och Martynko, twa historia nam pootwierała oczy. Tysiące tobie podobnych watykański rak już stoczył. Wykop nigdy nie zapomni, wykop nigdy nie zamilknie, póki prawda o Wojtyle na światło dzienne nie wyjdzie. Penisem kręci bardzo desperacko młynki, kręci młynki, uderzając raz po raz cieplutką skroń mały Martynki. Penisem skroń, nic się mu to zdaje, bo siusiorek nie chce stać. Nie chce stać, tylko tak mi przykro, musisz umrzeć kurwa mać. Musisz kurwa umrzeć.